Dzień dobry, ludziska. Dzisiaj w tych pięknych okolicznościach przyrody chciałem wam opowiedzieć o racjonalnych wyborach. Jest coś takiego, że jak wybieramy, to wydaje nam się, że wybieramy racjonalnie. Ktoś z boku, jak na to patrzy, to mówi: kurde, to w ogóle jest nieracjonalne, co ten człowiek robi. No bo jak racjonalnie jest na przykład pić alkohol, albo jak racjonalnie jest tkwić w jakimś dysfunkcyjnym związku. Przecież to jest działanie przeciwko sobie. I pytanie, czy kto ma rację? Czy ta osoba, która tkwi w tym dysfunkcyjnym związku, ta osoba, która pije alkohol, ma rację, że to jest racjonalne? Czy ta osoba, która z boku mówi, że to jest irracjonalne, bo przecież on sobie szkodzi i jak myślicie? I ta osoba ma rację, i tamta osoba ma rację. Ale jak to zapytać? Normalnie. Po pierwsze, każdy patrzy z innego punktu. Jeśli jesteście w danym miejscu, to racjonalne dla was, dla waszego mózgu jest coś, co dla drugiej osoby jest kompletnie irracjonalne. Po prostu ma inną świadomość i inny dostęp do innych rzeczy. Więc jeśli dzisiaj robicie rzeczy, które z jakichś powodów dla innych ludzi wydają się irracjonalne, tak naprawdę. Na przykład pijecie alkohol. Mówię o takim nałogowym piciu alkoholu, czyli gdzieś tam zabijanie się w jakiejś formie alkoholem. To dla jakichś ludzi może być to irracjonalne, ale tak naprawdę dla was to jest jedyny pomysł na tą chwilę. I teraz ktoś mówi: no to co, to ktoś ma w tym tkwić? No przecież to jest debilizm. Dlatego ten człowiek pije ten alkohol, że po prostu nie radzi sobie ze swoim życiem. Jedyny pomysł, żeby jakoś przynieść sobie ulgę, no to jest właśnie picie tego alkoholu. Oczywiście ja ciągle o tym alkoholu, no bo kiedyś byłem tym alkoholikiem i to jest najbardziej gdzieś tam widoczne. Bo równie dobrze chodzi to o dysfunkcyjną relację w jakimś związku, równie dobrze chodzi to o jakieś dziwne bieganie, które nie jest bieganiem, tylko jest przenoszeniem sobie ulgi. Tego jest pełno, aż mi się nawet nie chce wymieniać. Chodzi o to, że naprawdę ci ludzie, którzy robią te dysfunkcyjne rzeczy, które dla was są dysfunkcyjne i dla was są irracjonalne, oni wierzą dokładnie w to, że to jest super. Znaczy, że to jest super, że to jest jedyna rzecz, w której oni muszą tkwić, kurczę. Dla was może wydawać się to jakąś kompletną bzdurą, ale przyjrzyjcie się sobie, czy rzeczy, które wy wierzycie, na przykład nie mogą być irracjonalne dla innych ludzi. No mogą być. To jest właśnie z tą racją. Tak jest właśnie z tą racją, że każdy ma tą rację. To, co dla mnie wydaje się słuszne, niekoniecznie musi być słuszne dla innych osób. Już. Jak zastosujecie tą technikę, ja się coraz częściej stosuję, oczywiście moje ego jest rozbujane, więc często uważam, że ja wiem lepiej, dla kogo jest coś dobrego. To taki był etap w moim życiu, że jak już zacząłem coś robić ze swoją chorobą alkoholową, no to zacząłem głosić prawdę objawione, typu: kurde, picie alkoholu jest kiepskie, człowieku, weź się ogarnij. Serio? Adam, serio? Przez tyle lat się nie mogłeś ogarnąć? A teraz jesteś taki zwany? Po prostu musi być ten moment. I ci ludzie nie potrzebują tego waszego pieprzenia za przeproszeniem, kurde. Ci ludzie potrzebują, szumnie nazwie to miłość, a tak naprawdę, żeby dostać akceptację takimi, jakimi są. Jeszcze nikt nie zrobił się lepszy, dlatego że mówisz mu, że on jest zły. To są takie rzeczy, które bardzo ciężko zastosować w życiu, no bo z jakichś przyczyn, w cudzysłowie, chcemy zrobić dobrze dla tej osoby, więc najzwyczajniej w świecie chcemy mu ułożyć jakoś życie. Wiemy, co jest dla niego dobre. Gówno wiesz, człowieku, gówno wiesz. Po prostu gówno wiesz. Ciekawe też, że tych praw objawionych nie możemy zastosować do siebie. Dlaczego? Łatwiej jest zajmować się innymi. Także ja zawsze poruszam parę wątków, tak? Chodziło mi o to głównie dzisiaj w tym moim przekazie, że po pierwsze, to też nie chodzi o innych ludzi, tylko chodzi o to, że jak nagle zobaczysz, że każdy człowiek ze swojego poziomu postępuje dokładnie tak, jak ma postępować, to uwolni mnie, to chodzi znowu o mnie, to uwolni mnie od tych wszystkich dziwnych zachowań,
od tego ciągłego obserwowania innych ludzi, to da mi przestrzeń na poznawanie ludzi, to zabierze mi taką chęć ciągłego mądrkowania się, że wiem lepiej i tak dalej. Spokojnie, po prostu jest spokojnie. Teraz, jak tego nie robię, to mam dużo więcej energii i więcej czasu dla siebie. I też więcej. I paradoksalnie mam też więcej czasu dla innych ludzi, bo nie chcę ich metkować, nie chcę im lepić jakichś nalepek, że są tacy, sracy i owacy i że powinni się zachowywać tak, albo powinni się zachowywać tak. Oni zawsze zachowują się tak, jak powinni. Ja zawsze zachowuję się tak, jak powinienem. Brzmi trochę dziwnie, no bo przecież mogę robić rzeczy, które są nieakceptowalne nawet przeze mnie. Tak, rzeczywiście mogę to robić. Ale to wcale nie spowoduje, że nie mogę, jeśli nawet stwierdzam taki fakt, to wcale nie spowoduje, że jak sobie na to pozwolę, że będę to ciągle robił. Po prostu mi się tego odechce. Spróbujcie jakąś taką technikę, że zamiast się do siebie przypindalać, że coś ciągle robicie, nagle powiecie, okej, okay, na dzisiaj tak potrafię. Pod tym kryje się fajne życie. Na razie.